Żydzi, starowierzy i ewangelicy będą bohaterami trzech popularno-naukowych spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny we współpracy z Archiwum Państwowym w Suwałkach. Pierwsze spotkanie dotyczące społeczności Izraelitów zamieszkujących Suwałki w okresie poprzedzającym powojenną historię miasta odbędzie się w gościnnym archiwum już w najbliższy czwartek, 19 kwietnia. Źródła naukowe wskazują, że w niektórych okresach Żydzi stanowili nawet do 60% mieszkańców naszego miasta. Nie jest sposób zatem nie docenić ich wkładu w rozwój Suwałk, w kulturę naszego miasta, w jego szeroko pojęte życie społeczne. Współistnieli tu z rzymskimi katolikami, starowierami, ewangelikami. Dopiero II wojna światowa dokonała głębokich zmian w narodowościowej i wyznaniowej strukturze społecznej naszego miasta. Po II wojnie światowej tak naprawdę do Suwałk wróciła garstka Żydów. I ta garstka również z czasem, wraz z upływem lat, zmniejszała się coraz bardziej. I tak naprawdę w tej chwili osób przyznających się do swoich korzeni oficjalnie nie ma. Ostatnim żyjącym w Suwałkach przedstawicielem żydowskiej społeczności był Nathan Adelson. Dzięki niemu uratował się cmentarz żydowski, to znaczy uratował się w tym sensie, że odtworzono tam kilka macew, postawiono taki obelisk złożony z fragmentów zniszczonych macew, wydobytych ze stawu przy Straży Pożarnej. Niemcy w czasie wojny te macewy zebrali i wyłożyli nimi dno zbiornika. Właśnie dzięki panu Adelsonowi i dzięki wsparciu finansowemu, jaki otrzymywał ze Stanów Zjednoczonych od Suwalczan, od Żydów pochodzących z Suwałk, udało mu się właśnie ten cmentarz jakby odnowić. O społeczności żydowskiej podczas spotkania będzie mówił dr Maciej Ambrosiewicz, regionoznawca, autor książki Sztetl z długą ulicą. I chcielibyśmy właśnie, organizując to spotkanie, w ogóle ten cały cykl, chcieliśmy uświadomić aktualnym mieszkańcom, że Suwałki nigdy tak naprawdę nie były monolitem, że historię Suwałk tworzyli właśnie, oprócz oczywiście Polaków, tworzyli również przedstawiciele mniejszości i narodowych i religijnych. Byli wśród nich bardzo wybitni przedstawiciele, którzy bardzo duże zasługi ponieśli, mieli dla rozwoju Suwałk. I właśnie podczas tego spotkania chcemy opowiedzieć o ich historii, chcemy przedstawić właśnie wybitnych przedstawicieli, opowiedzieć o nich, opowiedzieć o tym, jak żyły te mniejszości przed wojną, jakie łączyły ich relacje z Polakami, sąsiadami, jak wyglądała ich kultura, jak wyglądała ich religia, co po nich dzisiaj zostało. Spotkaniu towarzyszyć będzie niewielka ekspozycja dokumentów znajdujących się w zbiorach Archiwum Państwowego w Suwałkach. Suwałki rzeczywiście mają znakomitą reprezentację w dokumentach ludności żydowskiej. Ludności żydowskiej dotyczy bardzo wiele dokumentów, na przykład Akta Miasta Suwałk. Taki zbiór pozostały po administracji, zwłaszcza z wieku XIX, ale także z okresu międzywojennego, samorządu miejskiego. Zawiera masę informacji o Żydach. Kopalnie wiedzy o poszczególnych ludziach, ich zajęciach, majątkach. No, oczywiście dokumenty dotyczące podstawowych faktów życia, także Żydów, czyli urodzenia, małżeństwa, zgony, to co najbardziej interesuje poszukiwaczy korzeni. I te materiały stanowią no, wspaniałą podstawę do nakreślenia historii społeczności żydowskiej w Suwałkach. Niewielką część tych przebogatych zbiorów będzie można zobaczyć właśnie podczas czwartkowego spotkania, którego rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 17. Kolejne sesje popularno-naukowe, a zaplanowano jeszcze dwie w tym cyklu, odbędą się 17 maja i 15 czerwca. Kolejne dotyczyć będą społeczności starowierów, a potem ewangelików. Realizacja tych spotkań możliwa była dzięki ekonomicznemu wsparciu suwalskiego samorządu i garstce najaktywniejszych miłośników Suwalszczyzny, dla których walorem jest nie tylko otaczająca nas przyroda, ale też niezwykle malownicza społeczność.